Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników tak ważnego spotkania i sympozjum, w którym niestety nie mogę w całości uczestniczyć poza pierwszymi jego zwiastunami, bo muszę przewodniczyć dzisiaj zebraniu zespołu właśnie ekspertów do spraw bioetycznych, którzy się zbierają w Warszawie. Niemniej chciałbym jeszcze raz podkreślić, jak ważne jest to spotkanie. Słyszę, że pierwsze, a więc gratuluję tego pierwszego spotkania inicjatywy. I wchodząc w meritum, wydaje mi się, że mogę powiedzieć wydarzenie, które znam z autopsji z Paryża, mianowicie kardynał Lustiży w pewnym momencie powołał do istnienia Wydział Teologiczny, już trzeci w tym mieście. Dwa pozostałe istnieją, działają, są ogromnie zasłużone. Instytut Katolicki i Centre Sèvres, a on stworzył najpierw szkołę katedralną, a dzisiaj to się nazywa Collegium Bernardynów. Bardzo elitarna szkoła teologiczna. Gdy go pytano, dlaczego stworzył trzeci wydział, on powiedział, że chciał mieć wydział teologiczny wierzący. A więc teologię uprawianą przez ludzi, dla których jest to wyrazem ich wiary. I w związku z tym jest to teologia, gdzie nie tylko następuje przesłanie, przekaz intelektualny, ale również teolog staje się świadkiem tego, co naucza. Żyje tym. To jest dla niego konstytutywne, to jest dla niego osobowo-twórcze. Tak to mniej więcej było w myśli kardynała i rzeczywiście ten trzeci wydział był na pewno potrzebny w sytuacji nie tylko skrajnego zracjonalizowania, ale jednocześnie i redukcji teologicznej, która zachodziła. Wydaje mi się, że każdy teolog, tak jakim był święty Tomasz, powinien mieć jakąś duchowość. I tą duchowością teologia jest niewątpliwie duchowość trynitarna. Z niej należałoby czerpać i w niej należy się zakorzeniać. W trynitarnej duchowości, która nie jest zbyt popularna i nigdy nie była zbyt popularna, poza niektórymi tylko osobami, które tym żyły. I trzecia rzecz, jak to powiedziałem jednemu ze współbraci przed chwilą, zdajemy sobie sprawę, że wchodzimy w bardzo trudny okres herezji antropologicznych. Kościół dotychczas zawsze miał do czynienia raczej z herezjami teologicznymi. Przynajmniej te wielkie wieki rozwoju teologii często były ustawione apologetycznie w stosunku do tworzonych koncepcji. Dzisiaj niestety mamy fazę dużo dalej idącą, głębiej, bo dotykającą bezpośrednio człowieka, herezji antropologicznych. Jeżeli moja intuicja mnie nie myli, to przypuszczam, że przyszłością teologii w najbliższych, powiedzmy, dziesięcioleciach powinna być teologia człowieka, czyli antropologia teologiczna, tak jak ją uprawiał święty Jan Paweł II. On był bardzo, bardzo skoncentrowany na tej teologii antropologicznej i tutaj jest to niezwykle obfite pole działania, inspiracji, bo włącza nie tylko teologię biblijną, nie tylko teologię ojców, ale również bardzo na pewno istotne mosty porozumienia z antropologią filozoficzną. I ta para filozofii i teologii w tym zakresie może bardzo dobrze owocować. A zatem życzę wszystkim zgromadzonym, by ten czas był czasem, do którego się będzie wracać wspomnieniami i również przemyśleniami, żeby ten
czas sympozjum wytyczył nasze szlaki poszukiwania Boga i człowieka. Szczęść Boże!